Niedzielna Loża Radiowa. W niedzielnej Loży Radiowej witam Marek Świercz. Dziś chciałbym poruszyć trzy tematy. Polska reprezentacja po Senegalu i przed Kolumbią. Oczywiście krótko. Potem wizyta premiera w Opolu, a na koniec, jeśli zdążymy, prezydenckie referendum konstytucyjne. Są dziś z nami Agnieszka Zagola, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Witam państwa, dzień dobry. Grzegorz Zawiślak, Kukiz 15. Witam serdecznie państwa. Piotr Wach, Nowoczesna. Witam państwa. I Tomasz Kandziora, Mniejszość Niemiecka. Witam państwa. Nie ma przedstawiciela Zjednoczonej Prawicy, być może z powodu triatlonu, który mamy w Opolu. On się łączy, jak wiemy, z zamknięciem paru ulic i są duże problemy z dojazdem. Zobaczymy, może ktoś dotrze. Miejmy nadzieję, bo jak nie, to będzie to trochę gra do jednej bramki. A szkoda by było. Temat pierwszy, mundial. Pytania dwa, bardzo krótkie. Co nie zagrało w meczu z Senegalem i jak wypadniemy dzisiaj z Kolumbią? Tomasz Kostuś. Panie redaktorze, szanowni państwo, byłem po meczu z Senegalem mocno rozczarowany. Nie tyle zawiedziony, ile rozczarowany. Przegrać można, tylko pytanie w jakim stylu. Myślę, że zabrakło taktyki, myślę, że zabrakło konsekwencji, zabrakło skuteczności i ta gra polskiej reprezentacji no mocno, mocno nas wszystkich rozczarowała. W tej chwili jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w sytuacji tak naprawdę walki o życie, tego, by wyjść z grupy. Musimy wyraźnie wygrać z Kolumbią, nie ma mowy o jakimkolwiek remisie. Smutna to konstatacja, ponieważ dokładnie tydzień temu byliśmy pełni optymizmu, mówiliśmy o szczytowej formie naszej reprezentacji, mówiliśmy o tym, że nasz zespół jest świetnie przygotowany pod każdym względem. Okazało się, że niestety nasze założenia zawiodły, niestety nasza drużyna w starciu, w zderzeniu z Senegalczykami okazała się słaba, okazała się nieskuteczna, okazała się grać zupełnie bez jakiegoś pomysłu i zupełnie to nie przyniosło żadnych spodziewanych rezultatów, efektów. Innymi słowy, przegraliśmy. A dzisiaj? Co będzie dzisiaj? Panie redaktorze, no dajmy szansę na walce, dajmy szansę naszej reprezentacji, trzymajmy kciuki, już nie narzekajmy, już nie hejtujmy. Jestem przerażony tym, jaka fala hejtu wylała się no, w polskim internecie, w polskiej prasie, tak? Jak od tej euforii, od tego takiego, powiedzmy, wielkiego podniecenia polską reprezentacją i jej formą, przeszliśmy do takiego regularnego ośmieszania, a nawet dyskredytowania. No, niestety tak się dzieje. Natomiast dzisiaj potrzebny jest spokój, potrzebna jest konsekwencja. Mówię tutaj o drużynie, mówię tutaj o taktyce. No a my wszyscy powinniśmy kibicować. My wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten doping był na tyle silny, na tyle mocny, nie tylko na stadionie, ale również wyczuwalny w tej przestrzeni, tak by nasi biało-czerwoni wygrali. I tylko jeszcze jedna konstatacja a propos drużyny niemieckiej, bo przecież faworyci niestety też walczą o życie. Ledwo udało im się wygrać ze Szwedami, tak. Natomiast proszę pamiętać, że 4 lata temu to dzięki polskim zawodnikom, dzięki Podolskiemu, dzięki Kloze osiągali wspaniałe rezultaty, wspaniałe sukcesy. A wczoraj dzięki Polakowi, mówię o sędziemu Szymonie Marciniakowi, udało im się wygrać, ponieważ sędzia polski nie podyktował ewidentnie rzutu karnego. A więc gdzieś tam ci Polacy Niemcom zawsze kibicują. Panie redaktorze, 3-1 dla naszych. Mam nadzieję, że odczarujemy, że zrzucimy to odium i że pokażemy wszystkim, że nasza drużyna jest jedną z najlepszych drużyn nie tylko w Europie, ale również na świecie. Widzę zafrasowaną minę Piotra Wacha. Panie doktorze. Wsłuchiwałem się w słowa posła Tomasza Kostusia, bo w dużej mierze podzielam jego refleksję. Gdy tydzień temu rozmawialiśmy też o naszych oczekiwaniach przed mundialem. I Zjednoczona Prawica dotarła. Witamy posłankę Katarzynę Czocharę. Triatlon, jak rozumiem. Tak. No, otóż to. A tutaj ktoś siedzi. Nie. Mamy tu miejsce, tak. Gdy przed tygodniem rozmawialiśmy o szansach i oczekiwaniach wobec ekipy trenera Adama Nawałki, podkreślałem to, że jesteśmy na mistrzostwach po raz pierwszy od 12 lat, a od 32 lat nie wyszliśmy nawet z grupy, chcąc pokazać, że rzeczywiście jest to impreza o bardzo wysokim stopniu trudności i nieco studząc ten optymizm. Wówczas podałem jako scenariusz bazowy dla naszej reprezentacji wyjście z grupy 1/8, zatem finału i wszystko, co byłoby poniżej, byłoby rozczarowaniem. I takim rozczarowaniem był ten pierwszy mecz naszej ekipy, bo tak naprawdę nie zagrało nic. Nie ma elementu, za który można byłoby naszą reprezentację
pochwalić. Nawet nasz as atutowy został odcięty, Robert Lewandowski, od wszelkich piłek i tak naprawdę jedna, jedyna indywidualna akcja powodowała, że mógł później wykonać rzut wolny, który był jedynym zagrożeniem bramki Senegalczyków. Myślę, że ten mecz będzie bardzo trudny, który zobaczymy dzisiaj z Kolumbią, bo ja nie wierzę w to, że nagle nasi piłkarze przestali umieć grać w piłkę. Chodzi o to, żeby otworzyły się głowy, żeby oni wciąż uwierzyli w to, że potrafią wygrywać z najlepszymi drużynami świata i szczerze w to wierzę, że ten mecz wygrają. Dodam jeszcze, że analitycy futbolu, statystycy obliczają niestety na naszą niekorzyść, że większe szanse na zwycięstwo ma Kolumbia. Stawiają 42% na Kolumbię, 29% na Polskę. Czyli teoretycznie nie jesteśmy faworytem. Być może tak naprawdę to naszym piłkarzom ułatwi granie, gdyż no nie zawsze w roli faworyta się dobrze gra. Dodam tylko, że z Senegalem to my byliśmy faworytem, a podobno ten mecz przegraliśmy. Więc tutaj konkludując i zostawiając także czas moim wspaniałym towarzyszom rozmowy, chciałbym, żeby został złamany ten schemat, że Polacy grają na mistrzostwach 3 mecze. Wiemy. Mecz rozpoczęcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Chciałbym, żeby naprawdę spełnił się ten mój scenariusz bazowy, czyli wyjście z grupy, a potrzebujemy do tego zwycięstwa nad Kolumbią i nad Wynik Japonią dzisiaj? I w to wierzę, myślę, że będzie 2-0 lub 2-1 dla naszych Orów. Agnieszka Zegola, PSL. No tak, nie ma co płakać już nad rozlanym mlekiem. Faktycznie pierwszy mecz był dla nas niefajny. Nie wiem, czy to stres, czy zlekceważenie przeciwnika. Ja jestem pełna optymizmu. Dzisiaj jestem patriotką. Do radia przyszłam w czerwonej sukience, kibicuję od rana. I moim marzeniem jest faktycznie, żeby Polacy zagrali dzisiaj z wynikiem takim jak Belgia z Tunezją, żeby pokazali na koniec to, co Chorwaci pokazali z Argentyną. I tutaj też nawiązując do wypowiedzi pana Piotra Wacha, tam analitycy stawiali na Argentynę, wygrali Chorwaci. Myślę, że dzisiaj również będzie tak z Polakami. Mam nadzieję też, że nie zafundują nam takiego horroru, jak wczoraj Niemcy ze Szwedami. Ale byle z happy endem może być. Tak, horror. Ale z happy endem może być. No zdecydowanie Polacy wygrają. Myślę, że pozwolą strzelić jedną bramkę, więc 2-1. 2-1. No to dominuje na razie. Grzegorz Zawiśla, Kukiz 15. No pan Grzegorz mówił przed programem, że przeanalizował strategię tak. Na Wałki. Ostatnio przed meczem z Senegalem zapytano mnie właśnie o wynik. Powiedziałem, że 2-1, ale niestety dla Senegalu. Jaki ze mnie patriota, skoro nie kibicuję, ale podszedłem do tego w prosty sposób. Senegal grał, nie miał nic do stracenia, a myśmy wychodzili jako faworyci. I to był pomyłka. I analizując ten mecz, mam świetny tutaj taktyczne rozwiązanie dla Nawałki. Wiadomo, mamy Lewandowskiego, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Żeby strzelał gola jak Ronaldo, no trzeba mu podawać dużo piłek. Więc ja bym go zamienił pozycjami, postawił go na bramce w Polaków i wtedy miałby bardzo dużo podań i byłby blisko bramki, mógłby strzelać. Więc trochę tak żartobliwie konkludując, dzisiaj myślę, że będzie 2-0, że nie będzie tak źle. Dzisiaj już dla nas oczywiście, tak, teraz dla nas, dla Polski, że dzisiaj Polacy jednak podejdą z taką chłodną głową, będą atakowali, nie będą wycofywali tej piłki do bramkarza, bo to było najbardziej żenujące w tym spotkaniu. Oglądając jedno podanie do bramkarza skończyło się, jak się skończyło. Zachowawcze właśnie granie reprezentacji, gdzie powinni atakować. Druga połowa była całkowicie inna. Niemniej właśnie ten błąd z drugiej połowy spowodował, że nie było remisu, tylko żeśmy przegrali. Tam były później jakieś domniemania, że sędzia nie wydał sygnału dla zawodnika Senegalu, żeby wszedł. Wydał taki, niestety, i źle się dla nas skończyło. Trzeba grać uważnie i kopać w stronę bramki, nie tylko w stronę bramki, tylko w światło bramki. Wtedy będą gole. I to w stronę tej drugiej bramki. Tak, tak. Graliśmy nieraz jako młodzi chłopcy i do późna wieczorem i zawsze staraliśmy strzelić gola, tak? No. Na tym piłka polega. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł. No ja myślę, że również tym razem nasza reprezentacja pokaże naprawdę swoją bardzo wysoką klasę, bo taką też ma. Nasi piłkarze to jednak są piłkarze naprawdę wysokiej
klasy i ja tutaj też typowałam taki wynik 2-1. Ale dla naszych? Dla naszych. Oczywiście dla naszych ten pierwszy wynik, pierwszy mecz, oczywiście dla nas wszystkich, dla Polaków był takim ogromnym, no, myślę, takim zawodem, ale dzisiaj ta energia, zjednoczona energia Polaków, którzy będą całym sercem będzie motywować też bardzo naszych piłkarzy i ten mecz wygramy. Myślę, że ten mecz pokaże, że jednak możemy przełamać to, co działo się przez ponad 30 lat i wyjdziemy z grupy i będziemy walczyć dalej. Zawsze powtarzam, że póki piłka jest w grze, wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć i 2-1 dla Polski. Tomasz Kędziora. Panie Tomku. No ja zawsze hoduję w takiej zasadzie, że miara oczekiwań jest miarą rozczarowań i te podbijanie tego bębenka, te olbrzymie nadzieje pokładane w reprezentacji, to wszystko wywarło tak olbrzymią presję, która być może sparaliżowała biało-czerwonych. Myślę, że zawsze warto racjonalnie i na chłodno podchodzić do tego typu kwestii, aczkolwiek wiadomo, że kibicom jest ciężko zachować zimną głowę przy takich właśnie wydarzeniach sportowych. Myślę, że reprezentacja dzisiaj musi się, że tak powiem, no, wysilić bardziej niż ostatnio. Można przegrać czasami nawet mecz, ale zawsze do końca trzeba walczyć, do końca trzeba po prostu po tym boisku biegać, trzeba dać z siebie wszystko. Ja mam wrażenie, że ostatnio reprezentacja nie dała wszystkiego z siebie i to się zemściło po prostu wynikiem. Mam nadzieję, że dzisiaj zagrają troszeczkę inaczej, być może właśnie zapewnią nam taki horror z happy endem, jak właśnie wczoraj reprezentacja Niemiec. Ja dzisiaj przeczytałem taki ciekawy tweet Gary'ego Linekera, który sparafrazował swoje własne powiedzenie, który wczoraj napisał, że piłka nożna to taka gra, gdzie 22 zawodników biega przez 82 minuty, potem biega 21, bo jednego Niemcom zabrali, a na końcu tak jakimś cudem oni wygrywają. Więc użył tam jeszcze słowa, którego nie można przeczytać. Tak, tak niecenzurowanego, ale to właśnie, ja sobie go je daruję. Więc ja myślę, że troszeczkę mniej presji, troszeczkę mniej tych oczekiwań do właśnie lidera zespołu. Jak wiemy, przykład Argentyny pokazuje, że to nie liderzy wygrywają mecze, to po prostu musi być drużyna, kompletna drużyna, która gra spójnie. I no właśnie nie trzeba, że tak powiem, aż takiej presji wywierać właśnie na Lewandowskim. Myślę, że on swoje miejsce odnajdzie, znajdzie tą okazję, jeżeli zespół będzie po prostu razem no, dobrze współgrał. A wynik? Życzę biało-czerwonym przynajmniej 1-0. Aczkolwiek te 2-1 chyba jest bardziej realistyczne, bo myślę, że Kolumbia też nie pozwoli sobie po prostu na odpuszczenie tego. No Kolumbia też bierze odwet po przegranej z Japonią. Tak jest. Też dość nieoczekiwanej. Panie Tomku, a propos, tak? Tak, a propos cytatów. Ja z zasady nie zgadzam się z panią profesor Krystyną Pawłowicz, z panią poseł Krystyną Pawłowicz, natomiast jej podsumowanie i jej komentarz w tej sprawie powinny być taką puentą. Mniej żelu we włosach, panowie. Tak. I może mniej reklam, prawda? Troszkę tak to wygląda. Bardziej celebryci niż piłkarze. Dobrze, zostawiamy mundial, trzymamy kciuki za biało-czerwonych, oby się udało. Jak w przyszłym tygodniu będziecie państwo rozmawiali ze Zbyszkiem Górniakiem, to wtedy już będziemy wiedzieli, czy wyszliśmy, czy nie wyszliśmy. Wyjdziemy, spokojnie. Miejmy nadzieję. Temat drugi. Premier Mateusz Morawiecki w Opolu. Przejrzałem medialne relacje. Jedni skupili się na tak zwanych okolicznościach, no, że przyszli sami swoi, było tylko 3 zwolenników KOD-u, którzy nie zabrali głosu i zniknęli w tłumie. Byli przeciwnicy więzienia w Brzegu, ale się nie dorwali do głosu, chociaż mieli swój transparent i też go pokazywali, widać to było na zdjęciu. Ale inni komentatorzy skupili się jednak na tym, o czym premier mówił. No i tu mamy kilka takich chyba najistotniejszych wątków. To było długie wystąpienie, więc wszystkich pewnie nie da się pokazać, ale no kilka na pewno. No, po pierwsze, strategia wsparcia mniejszych miast, no w myśl tego hasła, że Polska jest jedna. Przesłanie, że zdaniem premiera reforma sądownictwa, ta tak bardzo krytykowana, jest konieczna, żeby zwykli ludzie mogli się doczekać sprawiedliwości no, w trybach machiny, która będzie lepiej działać. Ostra krytyka nieudanej prywatyzacji, ale nie tylko tej zarządów Platformy, tych ostatnich lat, ale w ogóle po 89 roku. No i tu na Opolszczyźnie, może w dyskusji to wyjdzie, moglibyśmy tych przykładów podać kilka albo kilkanaście. Ja sobie nie przypominam żadnej naprawdę udanej prywatyzacji u nas w regionie. No niestety wyszło jak wyszło.
No i wątek najmocniejszy wyciągnięty przez te ogólnopolskie media, czyli krytyka opozycji za to, że w wewnętrznej walce politycznej sięga po takie metody jak zamrażanie unijnych środków, o czym otwarcie i chyba dość niefrasobliwie mówił w Warszawie Rafał Trzaskowski. To była ważna wizyta. Pani poseł Katarzyna Czochara, pani chyba jedna była wtedy w CWK. Tutaj z tego grona? Chyba tak. Nie miałam okazji obserwować wszystkich uczestników i no, jeśli chodzi o tą wizytę, to ja już wypowiadałam się na ten temat, to była naprawdę bardzo ważna wizyta i można też powiedzieć taka historyczna ze względu na formę tej wizyty, dlatego że po raz pierwszy premier rządu polskiego, nasz premier, premier Mateusz Morawiecki, uczestniczył w spotkaniu otwartym z mieszkańcami Opolszczyzny. Oczywiście w tej części pierwszej, tak jak to zazwyczaj bywa w ramach akcji Polska jest jedna, omawiał pewne szczegółowe założenia, działania rządowe. Natomiast w tej drugiej części były pytania. I ja tak odnosząc się do tych tutaj cytatów zaprezentowanych przez pana odnośnie tych medialnych przekazów, które skupiły się na powiedzmy tej kwestii, kto uczestniczył, ile to było, zależy w jakich mediach. Ile było uczestników KOD-u. Ja chciałam powiedzieć, że spotkanie było otwarte. Każdy mógł w tym spotkaniu tak naprawdę uczestniczyć. Natomiast o tym też mówiłam tutaj na antenie Radio Opole. Ze względów bezpieczeństwa należało po prostu przyjść na to spotkanie wcześniej. No, ale również ze względu na kontrolę, ale też ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Bo wiadomo, że sala miała określoną pojemność i ze względów PPOŻ nie można było, że tak powiem, więcej tych uczestników wpuścić na salę. Dlatego też jakaś część, no niestety z przykrością muszę stwierdzić, nie weszła na salę. I to nie wiem, jacy to byli uczestnicy. Natomiast samo spotkanie, no rzeczywiście były bardzo ważne kwestie poruszane. O tych tutaj pan wspominał, czyli o zrównoważonym rozwoju, a tak naprawdę to, co przez wiele miesięcy krytykowała bardzo mocno zarówno Nowoczesna, Platforma Obywatelska, PSL, że tak naprawdę plan pana premiera Mateusza Morawieckiego to są slajdy, za którymi tak naprawdę nic konkretnego się nie dzieje. I to, co również padło z ust premiera na tym spotkaniu, czyli te 660 milionów euro dla Nysy, stwierdził mniej więcej, cytuję dosłownie, to się nie wzięło znikąd, to były wielomiesięczne działania rządu i ministerstw odpowiedzialnych za właśnie te kwestie. Mówił nie tylko o Nysie, mówił o kilku jeszcze miastach na terenie Opolszczyzny, które według tych wszystkich analiz no, wykazują, że utraciły najwięcej tych funkcji gospodarczo-społeczno-ekonomicznych. I ja mówił też o miliardzie, który w ramach programu 500+ zasilił Opolszczyznę. No ale, szanowni państwo, tak naprawdę za rządów Prawa i Sprawiedliwości Opolszczyzna nie tylko zyskała ten dodatkowy miliard w ramach programu 500+, a cały budżet w ogóle województwa opolskiego to 550 milionów, czyli można powiedzieć, że jeszcze raz tyle z budżetu państwa, to nie są środki unijne. Opolszczyzna, można powiedzieć, dostała i te środki wsparły również gospodarkę tą lokalną, ale tu musimy to bardzo mocno podkreślić, że tak naprawdę Opolszczyzna za rządów Prawa i Sprawiedliwości naprawdę została bardzo mocno dostrzeżona, bo jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, o same tylko obwodnice. Ja nie mówię o dodatkowych programach budowy dróg, tylko obwodnice. To jest kwota ponad 2 miliardy złotych. Licząc miliard z 500+, to mamy ponad 3 miliardy. Dodatkowo, jeśli chodzi o program modernizacji dróg
kolejowych. Mamy kolejny prawie miliard. To jest... Trasa E30. Tak, to jest prawie 4 miliardy, tak? I licząc do tego jeszcze te wszystkie takie, powiedzmy, mniejsze programy, te, które robią też bardzo dużą kwotę, to tak naprawdę Opolszczyzna otrzymała około 7-8 miliardów złotych w ramach różnych programów rządowych. Czy to Ministerstwa Infrastruktury, czy to Ministerstwa Pracy, czy to Ministerstwa Sportu. Mówię też również o kwestiach udrażniania Odry i wielu, wielu innych rzeczach. Także jeśli chodzi o wizytę, było naprawdę mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi też zgłaszało, podnosiło po prostu ręce, chciało zadać pytanie. No natomiast no, nie dało się też tak, żeby każdy mógł te pytanie zadać. Mieliśmy ograniczony czas, ponieważ pan premier wracał zaraz do Warszawy. Natomiast po tym oficjalnym takim spotkaniu osobiście byłam świadkiem tego, że dość duża grupa osób, między innymi przeciwnicy więzienia w Brzegu, rozmawiali z premierem. Oczywiście też był czas na zdjęcia, także było to naprawdę bardzo merytoryczne, bardzo ważne spotkanie, a ja muszę stwierdzić tak, że po prostu do tego się już przyzwyczaiłam, że zawsze są osoby, które bez względu na to, jakie są korzyści, to i tak znajdą dziurę w całym, po to tylko i wyłącznie, żeby krytykować. No i jeszcze się odniosę tylko do wypowiedzi też pana posła Rafała Trzaskowskiego, który rzeczywiście wypowiedział no, skandaliczną tezę dotyczącą właśnie tych środków unijnych. Znaczy zamrożonych do czasu zwycięstwa opozycji, tak? Tak. No to jest po prostu no, skandal, żeby polityk w ten sposób w ogóle publicznie się wypowiadał. Choć z drugiej strony, panie poseł, dał wam broń do ręki. No, niestety, niestety powiem pan Rafał Trzaskowski poprzez te swoje wypowiedzi, no, robi swego rodzaju dużą przysługę naszemu ugrupowaniu i naszemu kandydatowi na prezydenta Warszawy. Tomasz Kostuś. Panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze co do zaproszenia. Ja chciałem na tym spotkaniu być. Dowiedziałem się o tym spotkaniu z anteny Radia Opole i dowiedziałem się od organizatorów, że trzeba być przed 15, żeby na 17 wejść. Innymi słowy, 2 godziny wcześniej. No, niestety nie dałem rady, by 2 godziny poświęcić na to, by zostać sprawdzonym i na to spotkanie wpuszczony. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Samo spotkanie dla mnie miało wymiar absolutnie propagandowy, nie merytoryczny, propagandowy, dlatego, że pan prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, mówił tak naprawdę o tym, co chcą zrobić w wymiarze takim absolutnie manipulacyjno-propagandowym. Nie przywiózł żadnych konkretów dla Opola. Ja sądziłem, że będą jakieś deklaracje wsparcia, na przykład Katedry Opolskiej. Ja sądziłem, że będą jakieś konkretne deklaracje i konkretne pieniądze, jeżeli chodzi o przeprawę przez Odrę. Ja sądziłem, że będą jakieś konkretne środki dla wsparcia właśnie małych miejscowości Opolszczyzny. Tak się jednak nie stało. I po kolei, strategia wsparcia dla małych miast, bo to pan premier podkreślał. No, szanowni państwo, to dzięki właśnie 8 lat rządów Platformy i PSL-u, dzięki uruchomieniu specjalnych środków i rządowych, i przede wszystkim unijnych, nasze małe miasta tak pięknie odmieniły swoje oblicze. Przykładów tutaj na Opolszczyźnie może być wiele. Kluczbork, Namysłów, no mógłbym wymieniać. Wszystkie te miasta skorzystały z ogromnych dotacji, z ogromnych środków na rewitalizację, na wsparcie inwestycji, na to, by odmienić swoje oblicze nie tylko w tym wymiarze takim architektonicznym, funkcjonalnym, a również w wymiarze ochrony środowiska, czy też w wymiarze takim inwestycyjnym. Sprawa prywatyzacji po 89 roku. No, panie redaktorze, ja nie chciałbym tu się tutaj no, wypowiadać za kolegów i koleżanki, którzy sprawowali funkcje decyzyjne na przestrzeni ostatnich 27 lat. Przecież na przestrzeni 27 lat mieliśmy i lewicę, i prawicę, tak, i bardzo różne rządy. Jeżeli pan premier Mateusz Morawiecki, jeżeli pani poseł Katarzyna Czochara znają jakieś przykłady, w których majstrowali przedstawiciele Platformy czy PSL-u, no to czas najwyższy złożyć doniesienie
doniesienie do prokuratury i zrobić z tej wiedzy użytek. Natomiast samo krytykowanie prywatyzacji po 89 roku, to wie pan, to możemy rzeczywiście wytykać błędy, natomiast wracanie do roku, nie wiem, 90 czy 3 czy 2, no w tej chwili nie bardzo no w tych warunkach ma sens. Sprawa następna. Pan premier mówił o tym, że chwalił się programem 500+, mówił o tym, że Tusk się na to nie zdecydował, że mówił o tym, że się nie da. No, przypomnę, że pan premier Donald Tusk takich miał właśnie doradców. No, takim doradcą przez wiele lat był właśnie Mateusz Morawiecki. To on doradzał panu premierowi Donaldowi Tuskowi. To on doradzał, no, widocznie tak doradzał, że z jego rad, z jego wyliczeń, z jego propozycji nie skorzystali. No i skończyło się, jak się skończyło. Natomiast przypominam, że pan premier Mateusz Morawiecki, zanim został premierem, wcześniej był doradcą przez wiele lat Donalda Tuska i Ewy Kopacz, nawet był doradcą wtedy po katastrofie smoleńskiej, to po pierwsze, a wcześniej no, reprezentował korporacje bankowe, był przedstawicielem dużych banków w Polsce i mówienie o tym, że tak bardzo troszczył się, powiedzmy, o tych najbiedniejszych, mówienie o tym, że tak bardzo troszczył się tutaj o losy przeciętnego Kowalskiego, no, z perspektywy, powiedzmy, interesów dużych banków, może być tezą mocno wątpliwą. Co do wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, no ja nie chcę tutaj cytować idiotycznych no, wypowiedzi przedstawicieli obozu no, rządzącego. Pan Rafał Trzaskowski mówił jedynie o pewnej możliwości, o pewnym scenariuszu. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jeżeli PiS będzie przestrzegał konstytucji, jeżeli PiS nie będzie łamał prawa, nie będzie łamał zasad praworządności, jeżeli będzie szanował zasady, które obowiązują w Unii Europejskiej, to nikt żadnych środków nie będzie zamrażał. To nie będzie konfliktu z Komisją Europejską, nie będzie konfliktu z Parlamentem Europejskim, nie będzie konfliktu z ONZ, czy nawet z Kongresem Amerykańskim. Będą środki unijne i będzie modelowa współpraca, tak jak była przez 8 lat. Ale trzeba, tak jak powiedziałem, przestrzegać konstytucji, przestrzegać praworządności, trzeba również przestrzegać zasad współpracy europejskiej, bo to jest fundament tego, co w Unii Europejskiej się dzieje. Jeżeli chodzi o sprawy związane właśnie z tymi elementami propagandowymi, na które zwracam uwagę. No, jeżeli pani poseł odcina się tutaj od tego porównania z prezentacji w PowerPoincie, no to ja chcę przypomnieć pani poseł, gdzie są te sztandarowe pomysły, o których pan premier kilka lat temu tak pięknie mówił, tak? Przypominam tutaj przekop Mierzei Wiślanej, przypominam o milionie aut elektrycznych. Przypominam o tym, że miały już być zwodowane pierwsze promy w Szczecinie, tak? Przecież o tym pan premier tak pięknie na tych prezentacjach, nawet tu w Opolu, mówił. Przypominam również, że tak wspaniale pan premier mówił o tym, że będziemy budować szybciej, będziemy budować lepiej, będziemy budować taniej. Więc ja się pytam, gdzie te kilometry autostrad, gdzie te obwodnice, gdzie te mosty, gdzie te wszystkie inwestycje? No, niestety tych środków nie ma, bo te środki były przekazane na przykład na wsparcie telewizji, przypominam 900 milionów na wsparcie Fundacji Ojca Rydzyka, przypominam 100 milionów złotych, tak? Na wsparcie Fundacji Czartoryskich i tak dalej, i tak dalej. A więc środki wydatkowane są owszem, lekko i łatwo, ale nie tam, gdzie trzeba. Za chwilę rzeczywiście tych środków te środki mogą się skończyć i wtedy będzie poważny problem. Tomasz Kędziora, Mniejszość Niemiecka. Panie Tomku. Jak świat światem, pierwsi sekretarze, premierzy, prezydenci jeździli z wizytami gospodarskimi do regionu i oczywiście te zachowanie, czy ten cykl wizyt pana premiera nie jest niczym dziwnym, ani nadzwyczajnym. Po prostu jest to tradycyjny element uprawiania polityki, szczególnie w tym okresie przedwyborczym. Ale jako wyborca chciałbym, żeby oprócz tego ładunku propagandowo-wizerunkowego za tymi spotkaniami szło rozwiązywanie konkretnych problemów i spotkania nie z własnymi wyborcami czy członkami partii, z której się pochodzi, tylko również spotkania z grupami, które mają rzeczywiste problemy i żeby te problemy rozwiązywać. To jest kwestia lekarzy, to jest kwestia rezydentów, kwestia rolników, którzy w obecnych warunkach pogodowych też z wieloma problemami się tak borykają. A czy premier Kopacz spotykała się z rezydentami? 8 lat nie mieli podwyżek. Rozmawiała z nimi? Pani, ciężko mi się wypowiadać za premier Kopacz. Szkoda, że panu ciężko się wypowiadać za panią Kopacz. Ale pani Kopacz nie była, że tak powiem, premierem, jakby,
za którym stało nasze ugrupowanie, więc tutaj no jakby nie będę się odnosił do tego, co robili poprzednicy, bo każdemu można z poprzedników taki, że tak powiem, kamyczek do grudka oczywiście wrzucić. Dlatego też powiedziałem, że nie jest to wyjątek na samym początku, że tego typu wizyty nie są wyjątkowe, wyjątkowo, że tak powiem, jakiś w tym zakresie. Ale no właśnie chciałbym, żeby te problemy były realne rozwiązywane i też chciałem zwrócić na jeden taki fakt uwagę, który akurat mnie zainteresował. Jestem z wykształcenia politologiem, więc patrzyłem troszeczkę też takim technicznym okiem na organizację tej wizyty i powiem, że tutaj przygotowanie tej wizyty, te tło złożone z osób tutaj też jest takim, że tak powiem, no, majstersztykiem PR-u politycznego, wzorem chyba Donalda Trumpa, bo ten dobór osób... Było coś tu amerykańskiego. Dobór osób, nieprzypadkowy, łącznie z mundurowym, którego wyłapałem w tym tłumie. Donald Trump też zawsze weteranów ustawia w tym tłumie. Jest odpowiednia ilość kobiet, odpowiednia ilość osób starszych, młodszych. Bardzo, tak się robi politykę. Tutaj bardzo przypadkowe było. Oczywiście, drogą losowania prawdopodobnie. Tak. Powiem szczerze, że no jestem wcale nie jestem zdziwiona wręcz wypowiedziami pana i pana posła Kostusia dotyczącego właśnie wizyty premiera. No cóż innego wam pozostaje? Tak naprawdę no waszą rolą jest tylko i wyłącznie krytyka. Tylko i wyłącznie krytyka. Będzie czas na riposte. Też, no akurat reprezentuję mniejszość niemiecką, więc też takim ciekawym zawsze, choć nie przypadku każdej wizyty tak było, zawsze dla nas miłym akcentem było spotkanie właśnie z przedstawicielami mniejszości narodowych, jeżeli w danym regionie, że tak powiem, mieszkają. I tego nam też troszeczkę zabrakło, że chociaż z tego, co słyszałem, wizyta była krótka, więc być może zabrakło czasu. Przygotowana dość szybko, my się dowiedzieliśmy na dwa dni przed wizytą, że będzie. Natomiast szkoda, że nie usłyszał pan tej kwestii dotyczącej właśnie mniejszości niemieckiej zamieszkującej na terenie Opolszczyzny, bo to było też tak, bardzo... Tak, pan premier wie o tym, że bo to by też było bardzo ważne. Oczywiście, że wie. I to wspaniałe. Agnieszka Zagola, PSL. Tylko pani, oczywiście wy będziecie... Znaczy, ja może króciutko powiem. Absolutnie nie zaskoczona jestem tym, co przeczytałam w prasie. Nie byłam, nie widziałam, tylko bazuję na wiedzy, którą zdobyłam z mediów. Swoistego rodzaju wiec wyborczy, zgadzam się ze swoim przedmówcą. Okraszony bogatym wokabulariuszem, pojawiły się cytaty wieszczów polskich. No wspaniały splendor i laurka dla obecnie rządzących, krytyka dla partii, które w koalicji rządziły wcześniej. Tutaj też podniesiony fakt, wzorowo odrobiona lekcja przez lokalne struktury PiS-u, pojawiły się banery dziękczynne, owacje na stojąco, 100 lat i tak dalej. Tak, no brak kłopotliwych pytań zauważalnych, brak kłopotliwych pytań, do głosu faktycznie nie dopuszczeni, być może gdzieś zakulisowo sobie porozmawiali. Przepraszam bardzo, kwestia dotycząca dzierżaw wieczystych, czy to nie jest ważne pytanie? Takie padło na sali. Ja tutaj też zgadzam się faktycznie z tym faktem, zabrakło takich kluczowych tematów ważnych dla Opola, dla Opolszczyzny, o których mówił poseł Kostuś. Mnie też interesowałyby tematy związane z naszym statusem naszej uczelni, naszego uniwersytetu i naszego miasta jako miasta akademickiego. Także powiem szczerze, absolutnie nie jestem zaskoczona. Tak, szczerze powiedziawszy, zabrakło mi tylko szafy, której można powiedzieć. To ja mam taką refleksję, bo ja się zgadzam z tym, że to zostało PR-owsko dobrze rozegrane i jakby struktury Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy odrobiły lekcję. Teraz pytanie jest takie, panie Piotrze, czy lekcje przy tej okazji odrobiły struktury opozycji? Bo to była fantastyczna okazja, żeby się, nie wiem, pokazać i pokazać swoją niechęć, tak, do rządu, którą na przykład tutaj demonstrujecie. No i przychodzi trzech biednych kodowców i nikną w tłumie. Znaczy opozycja oddaje takie spotkania walkowerem. Po pierwsze, tutaj nie pokazujemy niechęci, tylko myślę, że merytorycznie dostrzegamy pewne wady takiej wizyty. Po drugie, wizyta pana premiera była typowo propagandowa i myślę, że z tego powodu nikt z osób, które byłyby zainteresowane jakąś merytoryczną dyskusją, na taką wizytę się nie udał.
Bo ja tu podtrzymuję także opinię moich wielu przedmówców, że ten wymiar tej wizyty jest wyłącznie propagandowy. Ma tutaj wzniecić w sercach zwolenników PiS-u na Opolszczyźnie jakąś wiarę w to, że PiS na Opolszczyźnie może odnieść sukces. I dla mnie też jest to znamienne, że premier jako miejsce pierwszej albo jedną z pierwszych wizyt wybiera Opolszczyznę, czyli województwo, w której PiS sromotnie przegrywa na poziomie sejmikowym. I dla mnie jest to bardzo, bardzo ważny czynnik, że tutaj jednak starać się będzie o nieco polepszenie tych rezultatów partii rządzącej w naszym regionie. Oczywiście Koalicja Obywatelska na to nie pozwoli. My utrzymamy to prowadzenie do samych wyborów, bo właśnie mądrość wyborców z Opolszczyzny polega na tym, że dostrzega cały bagaż hipokryzji, cały bagaż dotychczasowych, powiem eufemistycznie, kłamstw wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Także w nawiązaniu chociażby do swego rodzaju zmian, przeobrażeń nawet samego premiera. Przecież wszyscy wiedzą, że jak mu było wygodnie, to był, powiem waszymi słowami, banksterem. Zarabiał jako prezes banku, krytykowany jeszcze do niedawna, milionowe premie. Potem, także zaliczając epizod bycia doradcą Tuska, nagle się przeobraził, bo mu było wygodnie. Przeobraził się w doradcę dobrej zmiany. Ja współczuję pani poseł, współczuję wielu innym działaczom Prawa i Sprawiedliwości, że jak przez lata krytykowaliście takie osoby, teraz musicie bić im brawo i hołubić. Naprawdę, robimy to z przyjemnością. No to tym bardziej mnie pani teraz zdziwiła, no bo w pewnym sensie tego nie rozumiem, że człowiek, którego dotychczas tak naprawdę byście ukrzyżowali żywcem, teraz staje się waszym idolem. To zależy, jakie ugrupowanie ma wizję na Polskę. Bardzo panią proszę. Platforma stworzyła żerowisko z Polski dla pewnej grupy osób. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość ma wizję na Polskę, jak powinna wyglądać, i tą wizję pan premier Mateusz Morawiecki, pan między poseł, innymi, Tomasz Kostuś dał pani sztankę zimnej wody na uspokojenie. Bardzo proszę się uspokoić. Nie, ja jestem naprawdę pani spokojna. Proszę mnie dokończyć. Kolega recenzował jako politolog, ja zrecenzuję też część tego panu jako ekonomista. Także wracając do tych slajdów, o których pani się odcina, bo głównym i zasadniczym slajdem, który miał nieść cały rozwój Polski i plan rozwoju właśnie tegoż Mateusza Morawieckiego był slajd przedstawiający poziom inwestycji. Czyli my dzięki tym inwestycjom, które miały się rozwijać, mieliśmy gonić Europę, świat. A nie goniły? I przegonić. Jak wygląda teraz PKB? Te inwestycje, ale proszę się uspokoić. Te inwestycje, które jeszcze gdy Platforma zostawiała swój rząd na waszą rzecz, wynosiły około 19-20%. Mateuszowi Morawieckiemu było mało. Zapisał na swoim slajdzie, że my będziemy gonić z prędkością 25%. Takie miały być nakłady. Teraz jesteśmy na poziomie, nie będę zadawał pytania, a powiem, 17%. Jesteśmy na poziomie najniższym od 20 lat. To powoduje, że nasz wzrost gospodarczy, który jest, niesiony jest falą niesamowitej koniunktury ogólnoświatowej i wyłącznie konsumpcji, pani poseł. Mhm. A ten wzrost to jak rozpalanie w piecu słomą. Słomą. On da krótkotrwały ogień, ale nie da długotrwałego ciepła. Mhm. I kiedyś tego rozwoju nam zabraknie. I wtedy wszelkie wasze programy socjalne runą. Bo wzrost gospodarczy, chodzi o to, żeby był wysoki, ale żeby był też długotrwały. A Mateusz Morawiecki niestety zrobić tego natomiast nie potrafił. Jeszcze jedna rzecz. Ostatnia rzecz. Jeden z największych programów nie, bardzo panią Platformy poseł, Obywatelskiej i PSL. Ale no ale ostatni akapit. No, kolesiostwa. Każde zdanie pani poseł 40 prawie miliardów z tytułu. Jeszcze mam pytanie. To ja do pani pytanie. Proszę w takim razie powiedzieć, jak wygląda wzrost PKB. Ostatnie pytanie. Ale przepraszam, ja tu jestem jednym reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości. Ja też jestem jednym reprezentantem Nowoczesnej. Natomiast tutaj jest... Wy no jest 5-1. Sam, dobrze,
gdyby mi pani powiedziała, że dawno bym skończył zdanie. Policzyli czas opozycji i koalicji, to... No niestety, także sorry. Dobrze, panie Piotrze, jeszcze chciałbym... jeśli pan zadaje pytanie, to będzie odpowiedź. Dobrze, ale to nie zadaję, to stwierdzam. No o właśnie. Chciałbym podkreślić, że to sam pan premier Morawiecki niedawno w jednym z wywiadów stwierdził, że Polska nie była w ruinie, a z taką reklamą szliście do poprzednich wyborów. Ale ostatnio znowu wraca do retoryki, że nie możemy naprawić wszystkiego w ciągu dwóch i pół roku. Ale mówimy o premierze. Także mamy cały czas do czynienia z propagandą. Bo jeżeli jest tak dobrze, pani poseł, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle w ochronie zdrowia? To dlaczego podwyższacie podatki? Dlaczego podwyższacie podatki, choć obiecywaliście, że ich nie będziecie podwyższać? Grzegorz Zawiślak. Podnosicie je na potęgę, na niewidzianą od dawna skalę opłatę emisyjną. Grzegorz Zawiślak w tej chwili. Dziękuję bardzo. Kukiz 15. Już stwierdziłem na innej antenie innego radia, że PiS bardzo mądrze podchodzi do pewnych rzeczy. On nie podnosi podatki, on tworzy nowe. To jest różnica, panie Piotrze. No, nie możemy się przebić, że są podniesione, bo są nowe stworzone. Nazywają się w różny sposób, ale konkluzja jest jedna, wiadomo. Ale jak nie było podatku... Dobrze, ale ja panu też nie... Ja też panu nie... Dobrze. Reasumując wizytę, tak, i skupiając się na meritum tej wizyty, cieszę się, że przyjeżdża na Polszczyznę premier Polski, nie związany z jakąś klęską żywiołową, bo tak najczęściej bywało wcześniej, że była jakaś klęska, to się nagle premier jakiś pojawiał. To prawda, Donald Tusk w Strzelcach, Cimoszewicz w Głuchołazach. I to mnie właśnie cieszy, że, bo pamiętam Miller w Opolu. Te sytuacje, kiedy nagle był premier, ale w sytuacjach coś było B. No faktem, że zbieg tej wizyty na pewno nie jest przypadkowy, no dzieje się to w roku wyborczym, samorządowym. Na pewno... Pewnie gdyby ktoś inny miał taki pomysł w koalicji poprzedniej, to by to wykorzystał. No, PiS zrobił to sprytnie. Sprytnie sobie ustawił wizytę. No i niestety, no możemy albo tak się robi politykę. Przyklasnąć, albo się uczyć i w przyszłości wyciągnąć z tego wnioski. Niemniej to, o czym pan premier mówił, już nie do końca jest dla mnie uczciwe, tak, bo jeżeli były tematy i jest dużym tematem budowa więzienia w Brzegu i duże kontrowersje z tym związane i nikt nie został dopuszczony, mimo że tam były przedstawiciele, którzy krytykowali tą całą inwestycję, a mówił premier tylko o tych tematach wygodnych, no to nie do końca ta wizyta była taka przejrzysta i klarowna dla każdego. Trzeba pamiętać o tym, że pieniądze w budżecie nie biorą się znikąd. Pieniądze w budżecie biorą się z naszych podatków. I rozdawnictwo tych pieniędzy na cele, które nie generują jakiegoś wymiernej korzyści dla całego społeczeństwa, nie jest jakby takie etyczne. Bo jeżeli budujemy drogi, korzystamy z nich wszystkich. Jeżeli budujemy armię, korzystamy z nich wszyscy. Jeżeli budujemy przedszkola, korzystamy z nich wszyscy. 500+ też korzystają wszyscy. Czy prawie wszyscy. No prawie wszyscy. Bo ja, obserwując, będąc przedsiębiorcą przez wiele lat, obserwuję sytuację. Kiedy jednego mnie zawsze uczono, żyje się z pracy, a nie z jałmużny. Jeżeli ktoś pracuje, to powinien z własnej wypłaty utrzymać rodzinę. Jeszcze 70-80 lat temu, pracując jeden człowiek, jedna głowa, nawet w latach 50-tych, 60-tych, jedna osoba pracująca w domu potrafiła utrzymać całą rodzinę. Dzisiaj jest to awykonalne. Dzisiaj ale też jest inny poziom konsumpcji. No dobrze, ale jak to zostało wszystko zrobione? Właśnie między innymi przez to, że banki do tego dążyły. Nie, rządy. Rządy są manipulowane niejednokrotnie właśnie przez interesy bankowe. No i niestety, pan minister Morawiecki jest takim bankierem. Na pewno nie jest osobą, która do końca zrozumie takiego zwykłego Jana Kowalskiego czy Nowaka w sytuacjach takich stricte przyziemnych. My naprawdę, panie premierze rządzący, chcemy żyć z pracy. Odgruzujcie podatki. 40% z państwa pensji zabiera rząd, a potem wam łaskawie oddaje i mówi, no my jesteśmy fani, myśmy wam dali, jesteśmy super, głosujcie na nas. Ja się z takim czymś nie zgadzam i wielu ludzi mądrych się z tym nie zgadza, bo uważają, że należy się życie godne, na godnym poziomie europejskim, a nie tak opodatkowanym, jaki mamy w Polsce. Dwie minuty. Ja w takim razie chciałabym skomentować wypowiedzi tutaj pięciu osób, które
oczywiście starym zwyczajem, bo przecież nie mogłoby być inaczej, skrytykowały tak ważną wizytę. I ja tylko chciałam się, tak się zastanawiam nad tym, że skoro szanowni panowie i pani nie uczestniczyliście w tym spotkaniu, to nie wiem, skąd macie taką wiedzę, jakie były pytania, czy te pytania były wygodne, czy niewygodne, bo ja uczestniczyłam w tym spotkaniu całym. I mniej więcej niektóre pytania pamiętam i wcale nie były to, tak jak pan tutaj raczył stwierdzić, wygodne pytania. Były to pytania bardzo ważne, dotyczące problemów społecznych, które funkcjonują od wielu, wielu lat i którymi do tej pory nie chciał nikt w ogóle się zająć. Między innymi właśnie dzierżawa wieczysta, między innymi kwestia spółdzielni, które niestety w sposób, można powiedzieć, rabunkowy, spółdzielnie rolnicze, które budowane były przez wiele, wiele lat z pracy rąk członków tych spółdzielni, z udziału gruntów, sprzętu, a na chwilę obecną jest tak, że zarządy przeważnie w różny sposób wykluczają członków, panie redaktorze, i kasują całe dochody wielomilionowe. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Kostusia i kwestie dotyczące tego, jak budowana była Polska, ta taka, powiedzmy, prowincjonalne miejscowości. No rzeczywiście, panie pośle, poprawiliście estetykę, zewnętrzną estetykę budynków. Budowaliście przez 8 lat piękne skanseny, których nie ma młodych ludzi. Rzeczywiście poprawiliście estetykę. Będziemy, ale co z tego? Pani poseł, będziemy musieli do tematu wrócić. Województwo opolskie i wiele mówi, powiatów, kończyć. Między innymi Brzeg, Nysa, Prudnik, Głubczyce, największe bezrobocie, największy odpływ młodych ludzi i najbardziej starzejące się społeczeństwo. Pani, musimy, pani poseł, to, miała że, mówić dwie minuty, mówi to, cztery że, minuty, nie, po pierwsze, że, po drugie, jestem wywołany, zmienia nazwiska, więc powinienem to skomentować. Bo tak, ja tutaj teraz komentuję wasze panie wypowiedzi. Redaktorze. Następna... Nie, no, słuchajcie, panowie, wrócimy do tematu. Tak proponuję wrócić do tematu za tydzień. Oczywiście, że tak powinno być, panie pośle. Ale musimy już kończyć, to, bo naprawdę czekają, pani poseł, czekają nam. Zamykamy dyskusję. Oczywiście, że nie manipuluje społeczeństwo opolszczyzny. Wszyscy próbujecie tu narzucić własną narrację. Zamykamy dyskusję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Zagola, PSL, Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska, Tomasz Kędziora, Mniejszość Niemiecka, Piotr Wach, Nowoczesna, Grzegorz Zawiślak, Kukiz 15, a ja zapraszam na drugą część Loży Radiowej z Młodzieżówkami w internecie i drugim programie Radio Opole. Niedzielna Loża Radiowa.